W dzisiejszym odcinku Akademii KME przedstawimy nowe oprogramowanie KME Nevo Sky 5076 z dnia 22 lipca 2024 roku do obsługi sterowników gazowych z rodziny Nevo Sky Dual, Direct, Max, Jet, Sun. Jeśli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KMS, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. W najnowszym programie, na stronie Status, F1, przycisk Dokumentacja, dodano odnośnik do strony internetowej Dokumentacja Online, gdzie znajdować się będą m.in. najaktualniejsze karty produktów, ulotki, schematy i tym podobne. Zachęcamy do korzystania. Odnośnik dostępny jest również w menu Dokumentacja Dokumentacja Online. W menu Opcje dodano opcję Przełącz automatycznie do szybkiej komunikacji i Przyspiesz interfejs automatycznie. Obie opcje są domyślnie włączone. Pozwalają one pracować z maksymalną możliwą prędkością komunikacji programu ze sterownikiem gazowym z rodziny Nevo Sky przy użyciu oryginalnych interfejsów USB KME Optic. Aby ułatwić konfigurację systemów dla silników z tryskiem bezpośrednim i dualnym, przeprojektowano wygląd strony auto Setup. Uwzględniając najważniejsze opcje wymagane dla prawidłowej konfiguracji sterowników Direct i Dual. Teraz wszystko jest w jednym miejscu podzielone na funkcjonalne bloki. Uprości i przyspieszy to proces konfiguracji sterowników, a przede wszystkim nie zapomnisz o najważniejszych i niezbędnych do konfiguracji opcjach. Dla sterowników Nevo Sky Direct i Nevo Sky Dual Standardowo wybranym czujnikiem ciśnienia gazu będzie czujnik CCT6 Analog 5.5 Bara. Pamiętaj, z każdym zakupionym zestawem Direct i Dual otrzymujesz czujnik CCT6 Analog 5.5 Bara, szaro-czarny kolor obudowy w standardzie. Po zamontowaniu czujnika w programie należy sprawdzić typ czujnika. Należy pamiętać o wybraniu właściwego typu czujnika w ustawieniach programu. Zła konfiguracja uniemożliwi prawidłową pracę na gazie, np. możliwe przełączanie instalacji gazowej na benzynę z powodu notowania się błędu zbyt niskiego ciśnienia gazu E023. Należy o tym pamiętać, w szczególności przy wczytywaniu ustawień z zapisanych plików z AUT. W których zamontowany był starszy typ czujnika CCT6 analog 4 bary szary kolor obudowy. Pamiętaj, nowy czujnik charakteryzuje się rozszerzonym zakresem pomiaru ciśnienia z reduktora gazu do 5,5 bara. Dotychczas były to czujniki mierzące ciśnienie do 4 bara. Czujnik CCT6 analog. 5,5 bara ma zastosowanie w autach z turbiną o dużym stopniu doładowania. Rekomendujemy zastosowanie tego czujnika do aut o doładowaniu powyżej 1 bara, czyli powyżej 2 bar ciśnienia absolutnego w kolektorze dolotowym. Montaż czujnika CCT6 analog 5,5 bara jest również zalecany w przypadku zastosowania reduktora zmiennociśnieniowego, adaptacyjnego, np. Mustang 8S, którego ciśnienie wyjściowe zwiększa się wraz z ciśnieniem w kolektorze dolotowym. Pamiętaj: czujnik CCT6 analog 5,5 bara, szaro-czarny, kolor budowy. Jest kompatybilny jedynie ze sterownikami Direct Dual, Jet oraz MAX. Nie można go stosować do sterownika Nevo Sky Sun oraz starszych rodzin produktów, takich jak Nevo i Diego. Kolejnymi zmianami, jakich dokonano, to dla sterowników Nevo Sky Dual usprawniono algorytmy odczytów czasów wtrysków benzyny i sterowania gazem. Dla sterowników NEVO Sky Dual dodano szablony ustawień emulacji mapą wartości EMW na kanale drugim do wykorzystania przy emulacji niskiego ciśnienia. Do prawidłowego działania emulacji niskiego ciśnienia wymagane jest podłączenie przewodu in 3 do sygnału pompy niskiego ciśnienia. Pamiętaj, dla sterowników NEVO SkyDual wymagane jest Oprócz rozcięcia przewodu sygnału rosnącego analogowego, podłączanie mas czujników wysokiego i niskiego ciśnienia odpowiednio przewodu GNDAN1 koloru czarnego oraz GNDAN2 koloru czarno-zielonego. W najnowszej aktualizacji dla sterowników Nevo Sky Direct i Nevo Sky Dual usprawniono mechanizmy inicjalizacji. I synchronizacji master slave. W sterowniku skonfigurowanym jako slave wyłączono zgłaszanie błędu E028 błąd komunikacji z panelem kierowcy, ponieważ w takiej konfiguracji do sterownika slave panel kierowcy nie jest wymagany jest niepodłączony. Dla sterowników Nevo Sky Direct i Nevo Sky Dual dodano obsługę dodatkowego wejścia cyfrowego 4. Dla sterowników Nevo Sky Direct i Nevo Sky Dual dodano wyświetlanie aktualnej szerokości szpilki wysokiego napięcia z podziałem na pierwszy i kolejne wtryski w cyklu. Teraz oprócz ostatniej szerokości szpilki wysokiego napięcia dla dowolnego wtrysku w cyklu, wyświetlana jest ostatnia szerokość szpilki dla pierwszego wtrysku w cyklu oraz dla wtrysków kolejnych. Dodatkowo sygnalizowane są timeouty dla ograniczania szpilki. Dla sterowników Nevo Sky Direct i Nevo Sky Dual dodano automatyczne włączanie mechanizmów Dynamic i DC mapa kątowego przesunięcia gazu. Dzieje się to po wykryciu poprawnej sekwencji zapłonów. Dla sterowników Nevo Sky Direct i Nevo Sky Dual zmodyfikowano domyślne wartości map kątowych przesunięć gazu 3D dla pierwszej synchronizacji wtrysku. Dla sterowników Nevo Sky Direct i Nevo Sky Dual na stronie Direct Parametry dodano opcję Późne, Kolejne wtryski w cyklu. W najnowszej aktualizacji usprawniono również komunikację modułu OBD ze sterownikami benzynowymi. Zaktualizowano protokoły OBD-OM oraz kody błędów OBD. Na stronie OBD-kasownik Dodano wyszukiwarkę kodów błędów oraz dodano możliwość przenoszenia niektórych kodów błędów z tabeli dodatkowe do wybrane. Rozbudowano okno szukaj na stronie rejestrator, dodając czas występowania danej sytuacji również w procentach. Pozwala to na dogłębną analizę danych zebranych za pomocą rejestratora. Dla sterowników Nevo Sky Max i Nevo Sky Jet Expert przeznaczonych do silników z pośrednim wtryskiem benzyny MPI, zbudowanym modułem emulacji, dodano nowe szablony emulacji ECP, emulacja niskiego ciśnienia paliwa MPI. Zaktualizowano informacje o pliku o rodzinie Nevo Sky. Pamiętaj, w sekcji menu dokumentacja o rodzinie Nevo Sky. Znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące sterowników z rodziny Nevoskai. jakie wersje oferujemy, do jakich aut, jaki typ sterownika zalecamy, do których należy zamontować emulator zaworu pompy EZP oraz wytyczne co do niektórych marek czy silników. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami. Uaktualniono bazę wiedzy wbudowanego systemu eksperckiego Sky, który czuwa nad poprawnością ustawień oraz pomaga rozwiązać problemy napotkane podczas konfiguracji i kalibracji instalacji gazowej KMS rodziny Nevo Sky. Dokonano aktualizacji schematów montażowych oraz tłumaczeń językowych. Dokonano usprawnień w wyglądzie i działaniu programu. Zachęcamy do aktualizacji i korzystania z najnowszej wersji oprogramowania KME Nevosky 5076. Pozdrawiamy zespół Akademii KME.